Cześć, witajcie. W waszym ostatnim głosowaniu na kolejny test wygrała pompa zastraszacz, także ją będziemy sobie dzisiaj testować. Przedstawia się ona w ten sposób, że oczywiście zbudowałem ją na słońce. Dwa razy obrażenia krytyczne, raz modyfikator, raz obrażenia. Słuchajcie, czemu ja tutaj nie mam szybkości przeładowania pojemności magazynka, skoro mamy tylko pojemności 5? Ja sobie tutaj takie wyliczenia zrobiłem. Za chwilę je wam pokażę. Słuchajcie, czas przeładowania mamy dosyć długi, 4,4 sekundy. Pojemność magazynka jest 5. Żeby dowiedzieć się, ile przeładowuje jeden pocisk, dzielimy 4,4 na 5 i to wychodzi 0,88 sekundy potrzebujemy na przeładowanie jednego naboju. I teraz wam pokażę takie moje inne wyliczenia. Dobra, słuchajcie, to są moje profesjonalne wyliczenia. Mamy 0,63 szybkostrzelności, 0,63 naboja wystrzeliwujemy na 1 sekundę. Chcielibyśmy się dowiedzieć jeden nabój, ile to jest sekund, także tutaj x to jest to niewiadoma, ile czasu potrzebujemy na oddanie jednego pełnego strzału. 0,63 x równa się 1, x równa się 1 przez 0,63. Czyli czas, jaki potrzebujemy na oddanie jednego strzału, to 1,58 sekundy. I dalej mamy tutaj kolejne wyliczenia. 1,58 sekundy minus 0,88 to jest czas przeładowania jednego naboju. 0,7 sekundy jest to czas, jaki mamy zaraz po skończeniu przeładowania do oddania kolejnego strzału. Czyli tak jakby przez 0,7 sekundy jesteśmy bezrobotni i skazani na czekanie. Także ani szybkość przeładowania, ani pojemność magazynka w tej broni nie polecam używać. Polecimy sobie full obrażenia, bo jest po prostu nieopłacalne. Dobra, sami widzicie, że tutaj nie ma sensu dawać ani szybkostrzelności, ani szybkości przeładowania, ani pojemności magazynka w ogóle do tej broni, dlatego ją budujemy full obrażenia, żeby maksymalny potencjał tej broni wyciągnąć. Pompa ma za zadanie po prostu one-shotować grubsze stwory. Na pewno będzie miała problem z większą grupą mobów. Nie wiem, czy jest możliwość tutaj zdobycia tego perka. Likwidacja przez trafienie w głowę powoduje eksplozję. Jeżeli można by było wydropić tą broń z tym perkiem, to ja bym sobie chętnie zmienił na tą eksplozję właśnie. Tak samo przy pompie stanie perk ze staniem w miejscu przy zasięgu 2000 raczej nie ma sensu, bo musielibyśmy stać na blisko, nie ruszając się w ogóle. Także optymalnie tutaj spętanie lub ból, ewentualnie likwidacja przez trafienie w głowę, jeżeli jest taka możliwość wydropienia takiego schematu. Także co, przechodzimy na misję. Tutaj jeszcze szansa na trafienie krytyczne bazowa była 15%, więc spoko. Jeszcze wam pokażę buildik, jaki tutaj mam. Standardowy build pod pompy, tutaj nic specjalnego. Najeźdźca z przestworzy, obrażenia krytyczne, wymiatanie na całego, żeby zwiększyć jeszcze ten wskaźnik do trafień krytycznych. Obrażenia strzelb, rokowy rift, tutaj dwie postacie. Pociski wybuchowe od wukonga do małych stworów, można sobie to zamienić na łuk plazmowy, jak to woli. Ja wolę grać pod wukonga. I załadowany i gotowy po każdym przeładowaniu. Zwiększamy sobie obrażenia o 15%. Pompa jest o tyle specyficzna, że ze względu na tą swoją niską szybkostrzelność i przyładowanie, że to razem tak słabo współgra, możemy cały czas siedzieć na poziomie 0 magazynka, tak jak wam pokazywałem w obliczeniach, bo w momencie, kiedy przeładowujemy, jeszcze musimy jakiś tam czas odczekać na oddanie strzału, więc tutaj może być cały czas 0. Podczas naszej gry tutaj nie ma żadnego znaczenia. Dobra, przechodzimy na mapę i będziemy testować broń. Dobra, słuchajcie, tak wygląda szybkostrzelność broni.
Widzicie, że przeładowuje po każdym strzale i nie ma kompletnie żadnej różnicy. Możemy sobie siedzieć na 0 magazynkę, na jednym, czy na jednym naboju i nie robi to żadnej różnicy. Jest jeszcze możliwość, jeżeli ktoś ma ochotę, czyli ja nie lubię takiego stylu gry, nie wiem jak wy, grać sobie po prostu na dwie pompy, nie? Jak to woli. Mnie to nie odpowiada, także wolę sobie w ten sposób pograć, zwykłą pompą. Dobra, lecę coś znaleźć, tu mamy jakieś małe moby. 140, tak. Tutaj, w zależności też od tego, jak krycy księdzie. Chcę jeszcze wafelki pozbieram zaraz. Raczej one-shotuje wszystko, tylko że jest strasznie wolna. Pompa przystosowana do grubego zwierza. Udało mi się znaleźć gruche tocze, także zobaczmy jak działa to. To jest kryta. Widzicie? Zależy nam jak nam kryty księdzie. To akurat tylko jeden strzał był krytyczny, ale ponad 3/4 HP mu zabrało, więc bardzo spoko. Tu mamy jakąś grupkę. Raczej pompa na pojedynczy cel. Kurde. Strasznie wolna jest, nie? No ale ona jest do innych zadań, nie do takiego strzelania na małe mopki. No ale to małe to maszatuje. To wiadomo, 140. To na te małe może łuk plazmowy byłby lepszy od Wukonga. Nie wiem. To się ściło. Dobra, mamy kolejnego gruchotacza. No, 4 strzały, raz krytyk wszedł. Gdyby 2 razy krytyk wszedł, to mielibyśmy go na 2 strzały. Zobaczymy, jak przystarczy unika. Da radę, więc spoko. Dobra, słuchajcie. Na obozie nie będę testował, bo wiadomo, za wolna jest ta pompa. Może dałoby radę go zrobić, ale nie chcę się męczyć. Pompa jest na grubego zwierza przystosowana. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.